zawiodło, aby się jedno dziecko nie uczyło w szkole, w klasie i uczęszcza do innej szkoły już w tej chwili. Natomiast pozostałe, myślę, że sami Państwo widzicie, że jest bardzo, bardzo mało. Wydatki na funkcjonowanie tej szkoły, znowu w tym ujęciu czteroletnim, bo porównujemy i wydatki w całej gminie, i demografię w całej gminie w ujęciu czteroletnim, od kwoty około 700 tysięcy złotych do kwoty ponad miliona złotych, czyli w ciągu tych czterech lat nastąpił wzrost wydatków o 300 tysięcy złotych. Taka sama sytuacja jak w poprzedniej omawianej szkole. Liczba uczniów maleje systematycznie, w latach następnych niestety dalej będzie malało, czyli demografia się popsuje, zmniejszy, a niestety liczba środków finansowych na utrzymanie tej szkoły się zmniejszy. Proponujemy, aby uczniowie ze szkoły w Nagoszewce kontynuowali naukę w szkole podstawowej w Nagoszewie, oddalonej o około 3 km od szkoły w Nagoszewce. Proszę zaznaczyć, zarówno w omawianej poprzednio szkole, jak i obecnie, droga ze szkoły do szkoły jest bezpieczna, bez kolizji z trasami szybkiego ruchu. W tym konkretnym przypadku po drogach serwisowych nowo wybudowanej trasy S8. Nie w żadnym miejscu dzieci jadące do szkoły w Nagoszewce nie będą wjeżdżały na trasę szybkiego ruchu S8, tylko i wyłącznie drogami lokalnymi bądź drogami serwisowymi. No i na potwierdzenie moich słów, droga ze szkoły w Nagoszewce do szkoły w Nagoszewie około 3 km.